10 firm założonych przez gwiazdy. Materiał opracowany na podstawie gwiazdywp.pl. Doda, czyli Dorota Rabczewska-Stępień, polska piosenkarka wykonująca muzykę z pogranicza popu i rock, autorka tekstów, kompozytorka, aktorka, producentka, filantropka i osobowość medialna. Jej działalność jest powszechnie komentowana w mediach, m.in. za sprawą skandali obyczajowych i jej kontrowersyjnego wizerunku. Mało kto wie o tym, że w marcu 2016 roku Doda kupiła hotel w Byczynie koło Kluczborga w województwie opolskim. Podobno za trzygwiazdkowy obiekt gwiazda zapłaciła ponad 4 miliony złotych. Miasteczko, w którym znajduje się hotel, nie jest jej całkiem obce. To właśnie tam mieszka jej menadżer koncertowy. Joanna Jabłczyńska, polska aktorka, telewizyjna, filmowa, dubbingowa, piosenkarka, prawniczka, radca prawny, ambasadorka wielu akcji charytatywnych, szczególnie adresowanych do dzieci, początkowo dziennikarka w programach młodzieżowych. Aktorka znana na wspólnej, z wykształcenia jest właśnie prawnikiem. Od wielu lat prowadzi swoją kancelarię prawniczą. Joanna Jabłczyńska reprezentuje m.in. takie gwiazdy jak Joanna Krupa, Jessica Ziółek. Kilka razy współpracowała też z Magdą Gessler. Magda Gessler, polska restauratorka, właścicielka lub współwłaścicielka kilkunastu restauracji, malarka, piosenkarka, felietonistka i osobowość telewizyjna. Magda Gessler jest właścicielką kilku restauracji i cukierni. To akurat żadna nowość. Oprócz tego kilka lat temu restauratorka została twarzą wędlin i parówek. Ostatnio Gessler weszła też na rynek z produktami pod nazwą Salon Smaków. W ofercie znajdują się m.in. soki, dżemy, chrzane, syropy i keczupy bez chemicznych dodatków. Poza tym restauratorka wydaje też przewodniki z restauracyjną mapą Polski, które za każdym razem stają się bestsellerami. Dodatkowo gwiazda firmuje swoją twarzą akcesoria kuchenne, takie jak noże, garnki i szybkowary. Poza tym reklamuje też środki na wzdęcia. Jessica Mercedes, polsko-niemiecka blogerka modowa, autorka bloga modowego, założycielka marek odzieżowych. Rozpoznawalność zyskała dzięki założonemu przez siebie w 2010 roku blogowi o tematyce modowej. W 2016 roku została mianowana kobietą roku w kategorii ikona mody według magazynu Glamour. Blogerka to jedna z najbardziej przedsiębiorczych gwiazd młodego pokolenia. Jessica prowadzi swój blog i media społecznościowe na światowym poziomie. Od niedawna jest też właścicielką firmy z kostiumami kąpielowymi. Mercedes sama je projektuje i jest światową ambasadorką swojej marki. Produkty z jej sklepów nie są tanie, jednakże ponoć są produkowane w Polsce, co ostatnio się okazało nie jest prawdą, ponieważ swoje produkty wykonywała w Azji za grosza, sprzedawała po bardzo wysokiej cenie w Polsce. Piotr Rubik, polski kompozytor muzyki pop filmowej, teatralny, producent muzyczny, dyrygent oraz wokalista. Piotr Rubik postanowił otworzyć biznes związany właśnie z muzyką. Po tym jak został ojcem, stwierdził, że założone przedszkole muzyczne na warszawskim Mokotowie to dobry pomysł. Placówka do tej pory działa i świetnie prosperuje. Cel tej placówki to uczyć miłości do muzyki i radości z muzykowania. Sam Rubik stwierdził, że stworzy małą orkiestrę, zespoły, w których będą występować dzieci, zaś on sam będzie tam częstym gościem. Przedszkole musi zarabiać na siebie, ale chce, żeby ceny były konkurencyjne. Czesne w przedszkolu kosztuje 1500 zł miesięcznie. Nergal, czyli Adam Darski, polski muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów i multiinstrumentalista, także producent muzyczny, dziennikarz magazynu muzycznego Mystic Art, członek Akademii Fonograficznej, laureat Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyk za album Evangelion w 2009 roku. Choć muzyk koncertuje ze swoim zespołem na całym świecie, to znalazł czas na to, aby zająć się innym biznesem. W październiku 2014 roku Adam Darski otworzył w Warszawie barbershop salon, w którym panowie mogą podciąć i zadbać o swoją brodę. W jednym z wywiadów muzyk przyznał, że jego salon odwiedza około 50 klientów dziennie, a na wizytę trzeba zapisać
się ze sporym wyprzedzeniem. Przedział cenowy usługi to od 75 do 120 zł. Miejsce okazało się prawdziwą żyłą złota, dlatego powstały kolejne salony, również w Gdańsku i w Warszawie. Sam przyznam, że przynajmniej ten salon na Emilii Plater jest bardzo dobry, także jak ktoś szuka męskiego fryzjera, to polecam. W 2015 roku Nergo otworzył również klub w Sopocie. Krystyna Janda, polska aktorka filmowa, teatralna, reżyserka, prozaiczka, felietonistka i piosenkarka, współzałożycielka i prezeska Fundacji Krystyny Jandy na rzecz kultury oraz dyrektorka artystyczna powołanych przez Fundację Teatru Polonia oraz Och Teatru w Warszawie. Sama jest aktorką, więc najlepiej wie, o co w tej pracy chodzi. Z tego właśnie powodu Krystyna Janda zainwestowała w swój biznes po odejściu z Teatru Powszechnego. Gwiazda za 1,5 miliona kupiła nieczynne kino Polonia. Tak powstał Teatr Polonia w samym centrum Warszawy, a z czasem kolejna inwestycja Och Teatr na warszawskiej Ochocie. Czesław Mozil. Dunisko, polski piosenkarz, autor tekstów, kompozytor, muzyk, akordeonista, aktor dubbingowy i osobowość telewizyjna. Lider polsko-duńskiego zespołu Czesław śpiewa, współzałożyciel formacji Tyskowelu. Tworzy trudną do sklasyfikowania oryginalną muzykę, zawierającą elementy kabaretu, rocka i punk rocka. Sam określa własną muzykę mianem popu lub alternatywnego popu z podtekstem punkowym. Znany muzyk jest dzisiaj znacznie mniej medialny niż kiedyś. Czesław Mozil przewidział, że tak się może stać, dlatego zainwestował w restaurację, która mieści się na warszawskiej Pradze. W lokalu można zjeść włoskie jedzenie i poczuć włoski klimat. Robert Lewandowski. Polski piłkarz występujący na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Polski, która jest kapitanem, członek klubu, wybitnego reprezentanta, rekordzista pod względem liczby występów w reprezentacji Polski, najlepszy jest strzelec w historii, uczestnik Mistrzostw Świata 2018 oraz Mistrzostw Europy 2012 i 2016. Karierę zaczynał w Warszawie, następnie grał w Delcie Warszawa oraz w rezerwach Legii. Został z niej wyrzucony i w 2006 roku trafił do Znicza Pruszków, w którym zdobył tytuł najlepszego strzelca trzeciej i drugiej ligi. W 2008 roku przeniósł się do Lecha Poznań, z którym zdobył Mistrzostwo Puchar i Superpuchar Polski, także tytuł najlepszego strzelca ekstraklasy. W reprezentacji Polski zadebiutował 10 września 2008 roku. W 2016 roku został wybrany sportowcem roku 2015 roku w plebiscycie przeglądu sportowego oraz zajął 4. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki za rok 2015. Dziennik The Guardian umieścił go również w gronie 5 najlepszych piłkarzy na świecie. W 2015 roku uznano go najskuteczniejszym strzelcem rozgrywek międzynarodowych. Mając na koncie 18 klubowych trofeów, jest najbardziej utytułowanym polskim piłkarzem w historii. Jest również 8-krotnym zwycięzcą plebiscytu piłki nożnej w kategorii Piłkarz Roku. W latach 2011-2017 otrzymał tę nagrodę 7 razy z rzędu, co czyni go samodzielnym rekordzistą pod tym względem. O biznesach Lewandowskiego krążą już legendy. Sportowiec inwestuje m.in. w startupy. Piłkarz jest też właścicielem kilku nieruchomości i restauracji na Mazurach. Piłkarz zdaje sobie sprawę, że jego kariera nie będzie trwać wiecznie, z tego względu inwestuje w przyszłość. Kaja, polska wokalistka, autorka tekstów, producentka muzyczna, prezenterka radiowa i osobowość telewizyjna, członkini Rady Polskiej Fundacji Muzycznej, założycielka wytwórni płytowej Kajax. Kaja również zdecydowała się na własny biznes. Piosenkarka jest współwłaścicielką firmy fonograficznej Kajax, o której przed chwilą wspomniałem. Wytwórnia zajmuje się artystami na wielu płaszczyznach, rezerwuje występy, reprezentuje prawa autorskie, zajmuje się promocją i PR-em oraz wydawaniem płyt. Z Kajaxem współpracują takie gwiazdy jak Artur Rojek, Monika Brodka, Maria Peszek, a od niedawna Julia Wieniawa. Tomasz Kamel, polski dziennikarz, prezenter telewizyjny, producent, scenarzysta, trener i aktor. Prezenter jest właścicielem firmy dostawczo-szkoleniowej. Firma prowadzi szkolenia dla małych i dużych przedsiębiorstw, menadżerów, osób indywidualnych. Jakie szkolenia są w ofercie? Otóż można zapisać się na kurs sztuki prezentacji, wystąpień publicznych, wystąpień w mediach czy skutecznej komunikacji. Jak widać, jest to coś, co Tomasz Kamel ma opanowane do perfekcji.
Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały. A to ciekawe oraz światowa historia. Trzymajcie się. Cześć.